Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Cieszę się, że ten wieczór spędzą Państwo razem z nami. To kolejny wieczór poświęcony z cyklu Moja Historia. Tym razem naszym bohaterem jest oczywiście, wiedzą Państwo o tym doskonale, pan Wojciech Przoniak. Witam serdecznie. I zaczniemy od takiego credo pańskiego, można powiedzieć, prawda? Dzięki mojej żonie, która zapomniałem ten tekst, który chciałem koniecznie rozpocząć to nasze spotkanie. To jest wiersz, który napisałem z okazji tam wręczenia jakiejś nagrody. Usiądziemy? Oczywiście. Nagrody na Festiwalu Dwóch Teatrów. I w związku z tym, że nie lubię przemówień, nie lubię sam przemawiać i nie lubię słuchać przemówień, a szczególnie na jakichś festiwalach, nagrodach i tak dalej, bo ciągle się dziękuję losowi, mamie, dziadkowi, żonie, kochance i tak dalej. Więc pomyślałem sobie, że lepiej będzie, jak powiem króciutko coś i po prostu napisałem wiersz, który jest takim, jakby to powiedzieć, moim wynikiem mojego spojrzenia. Dlatego chciałem zacząć nasze spotkanie, bo jesteśmy w Instytucie Teatralnym, jestem aktorem, czy bywam aktorem, więc pomyślałem sobie, że może spróbuję to poetycko w skrócie ująć, co dla mnie, czym dla mnie jest sztuka aktorska. Więc pozwolę sobie Państwu to przeczytać. Sztuka aktorska jest może najpiękniejszą ze wszystkich sztuk, bo nie potrzebuje niczego. Dłuta, pędzla, instrumentu, pióra. Jest najpiękniejsza, bo istnieje sama w sobie, w człowieku. W długim, tajemniczym milczeniu, w niezrozumiałym spojrzeniu, w uśmiechu, w kąciku ust, w samotności, w myśli, która przebiegając wpada gdzieś do drugiego człowieka i zmienia świat. Zamyka drzwi, wbija nóż w serce i powoduje, że człowiek przytula się do drugiego człowieka, do psa. Sztuka aktorska jest łzą, która widoczna gubi się gdzieś w codzienności, niezauważona, zapomniana. Brawo. To nie jest jedyny wiersz, jaki pan napisał? Nie. A gdzie reszta? No reszta leży tam ukryta. Ale pytanie jest, na co czeka? Ja nie jestem ani zawodowym aktorem, ani jestem zawodowym poetą, ani nie piszę zawodowo. Piszę wtedy, to jest ten komfort mój, wtedy, kiedy potrzebuję, albo kiedy wydaje mi się, że coś mam do zanotowania, do powiedzenia, przekazania, zostawienia. Dla siebie piszę. A, czyli musimy jeszcze trochę poczekać, aż ktoś pana namówi, tak? Nie wiem, to się tak zbiera. No, taką książeczkę przygotowuję. A jednak. Tak. Dobrze. Zanim cofnijmy się do momentu, kiedy narodził się aktor. To było we Lwowie w 1942 roku, tak? Co panu z tego Lwowa zostało? I nie chodzi mi tylko o materialne rzeczy, bo tych zostało panu z tego, o ile wiem, bardzo niewiele, prawda? Udało się uratować. Zgubił pan nawet akcent lwowski. Miał pan kiedyś po rodzicach? Mocny miałem akcent. Nie mówię, nieraz żona się ze mnie śmieje, że mówię, nie mówię lodówka, tylko mówię ludówka.
ale to, to jest silniejsze ode mnie prawdopodobnie. Ale tak chyba nie słychać mojego lwowskiego akcentu. To co jeszcze zostało z tego Lwowa w panu? Ma pan jakieś takie lwowskie cechy, które wie pan, że to... Z Lwowa zostało we mnie to, że się uważam za Paryżanina. Dlatego, że myślę, że każdy człowiek musi mieć swoje miejsce. Ja jestem z pokolenia tragicznego naszej historii, który jak większość chyba Polaków straciło swoje miejsce. Lwów, no, wychowywałem się na Śląsku, Gliwice moim miastem takim zastępczym, które było dla mnie niezwykle ważne. Ale potem wyjechałem, studia i tak dalej. W końcu Paryż jest miastem, w którym żyję najdłużej. To jest moje miasto. Jestem Polakiem. No oczywiście nie udaję Francuza, ale to jest moje miasto. To, bo powiedziałem żartem, co ze Lwowa zostało, to że stałem przypadkowo Paryżaninem. Po prostu. We Lwowie nigdy pan, nie miał pan nigdy ochoty pojechać do Lwowa? Nie mam ochoty. I nie wiem, chyba że z grupą, z Adasiem Zagajewskim, jakoś tak może kiedyś, ale specjalnie nie chcę. Po prostu nie wiem dlaczego. To nie jest jakiś poważny opór, ale nie mam takiej potrzeby. Lwów, który był, już go nie ma, no więc po prostu. A mury, no to oczywiście lubię oglądać książki, gdzie mój tam dziadek był dyrektorem fabryki. I to jakiej fabryki? Baczewskiego, tak. No to pamiętam te miejsca z ojca, opowiadania i tak dalej. Ale sam osobiście nie mam... Jakiś Janusz Majewski, wczoraj rozmawiałem z nim, mówi, a wiesz co, że ja jadę do Lwowa jutro. Ja mówię, to bardzo dobrze, bo on jest Lwowiak. Ale ten Lwów to jest też, te 4 lata, to jest zmiana Lwowa na Gliwice, to nie jest tylko zmiana miejsca, ale też zmiana, no jakby to powiedzieć, komfortu życia. To życie we Lwowie miał pan komfortowe, prawda? Pana ojciec sprawował poważną funkcję, mama była z bardzo dobrego, bogatego domu, mieliście 10 pokoi w Amfiladzie, o ile pamiętam. No, tak? No ja byłem mały, więc tylko pamiętam takie, mam błyski, flasze, że pamiętam, siedzimy w piwnicy, tak naloty były, czy tam pamiętam, takie urywki pamiętam, które się zgadzają, bo moi bracia, którzy byli dużo starsi ode mnie, pamiętali, jeszcze mama, rodzice żyli, to pamiętali, czyli dobrze zapamiętałem, byłem dzieckiem, takie błyski, które mi utkwiły, ale historii nie pamiętam naturalnie. W zasadzie jestem Ślązakiem lwowskim, czy Lwowiakiem śląskim. Śląsk bardzo kocham, lubię Śląsk, lubię Ślązaków. To jestem bardzo przywiązany, to jest taka moja... A kiedy pan myśli o tych Gliwicach dzisiaj, swojej młodości, to jakie właśnie przypominają się panu smaki, obrazy, kolory? Ma pan właśnie takie rzeczy, które, no Śląsk... które wspomina szczególnie ciepło? Mam taki bardzo ciepły i serdeczny stosunek do tego, co tak pięknie przedstawił Kuc w swoich filmach, ten etos tych ludzi prostych. Mam potem komuniści chcieli, jak wszystko chcieli rozwalić, w związku z tym, bo to jest ogromna kultura tych prawdziwych Ślązaków, ciężko pracujących w tych kopalniach i tak dalej. I potem, żeby to się troszeczkę nie za bardzo nie oddaliło od systemu, to przysyłali chłopów z Kieleckiego, żeby tam pracowali jako górnicy. Więc to jest ta nowa, oczywiście alkoholizm, bo przecież to inny świat był. Ale tych górników, to pyta mnie pan co? Pamiętam, jak dojeżdżałem do liceum muzycznego, czy wstawałem rano, tych górników, którzy jeździli w tych takich ciężarówkach i mieli, albo wracali, potem się widziało ich na ulicach, mieli te oczy takie jak dziewczyny sobie robią czarne henno, bo to się wbijało i to było takie bardzo charakterystyczne. Te ich gołębniki, to bardzo... Taki ogromna kultura prostych ludzi, ale taka rzeczywiście, to pamiętam. Bardzo mam taki ciepły stosunek, że nie trzeba być koniecznie gwiazdą w Hollywoodzie,
znanym karierę robić i robić ślub w Wenecji za 13 milionów dolarów. Ale można, też przyjemnie jest. Tak, ale można być również szczęśliwy, mając gołębnik, żonę i swoje środowisko. To bardzo piękni ludzie, bardzo piękny świat. To Gliwice. Ale oprócz jeszcze... No jeszcze, bo tutaj dodam, bo pan często też wspomina jedną rzecz, którą z Gliwic zapamiętał. To jest takie, można powiedzieć, parapoetyckie wspomnienie, to znaczy poeta tupiący piętro wyżej, prawda? Tak, Adam Zagajewski, no to dzieciństwo. No i mieszkaliśmy razem, przyjaźnimy się dzisiaj. No i tak nas zaprowadziło do Paryża trochę, na chwilę razem byliśmy. Ale taki moment bardzo istotny dla mnie. Myślę, że bez tego, bez tej postaci inaczej bym myślał i inaczej bym patrzył na świat. To był jednak Tadeusz Różewicz. Ale to dopiero jeszcze chwilkę potem. A my jeszcze mamy tutaj kilka lat do omówienia. Tak, ojej, to zanudzimy. Nie zanudzimy, bo to jest na przykład bardzo interesująca rzecz, jak to się stało, że 13-letni chłopak wymyślił sobie, żeby wstąpić do wojska. To było po śmierci taty, prawda? Znaczy to była taka reakcja tak na śmierć taty, na śmierć, na opuszczenie. Znaczy, bo to jest w ogóle trudno wyobrażalne, że ktokolwiek chce wstąpić do wojska w wieku 13 lat, prawda? I że jeszcze mu się to udaje, to jest dopiero heca. No to są, myślę, że życie składa się z rzeczy, które przychodzą niespodziewanie. Nie można życia wyreżyserować. Ja przynajmniej swojego nie wyreżyserowałem życia. Korygowałem to życie, jak próbowałem, ale myślę, że to wszystko jednak w sumie nie jest moją zasługą. Ja tak uważam. Natomiast to, co ja się znalazłem w sytuacji, dzięki której w ogóle, jak mogę powiedzieć, że dziękuję Panu Bogu, że się znalazłem w takiej sytuacji, ale nikomu nie życzę znaleźć się w takiej sytuacji. Ja mam takie wrażenie, będąc dzisiaj dorosłym człowiekiem, że to część mojego dzieciństwa było tragiczne. No do tego, że chciałem dwa razy popełnić samobójstwo. Naprawdę. Ale jakbym chciał naprawdę popełnić samobójstwo, to prawdopodobnie bym popełnił. To jest według, tak psycholodzy uważają, że to jest, jak ktoś popełnia samobójstwo, a nie popełnia, to znaczy, że może krzyczy, chce dać o sobie znać. I ja takiej sytuacji się znalazłem. Ojciec mój umarł, moja rodzina rozbita tym wyjazdem z Lwowa. Mój ojciec to niezwykle przeżył. Pamiętam mojego ojca takiego smutnego, taki cichutki. Matka nie, matka energia, no, trzech synów trzeba wychować, trzeba działać. Kobiety są bardziej pragmatyczne, jakby mają ten zaletę, że jakby nie są małymi dziewczynkami, kiedy się urodzi dziecko, a my zostajemy w jakiś sposób. Mój ojciec był chłopcem, no, wymarzył sobie dom piękny, no ale pechowo robotnicy, materiały były złożone we Lwowie, na Wysokim Zamku. Kto zna Lwów, to wie, co to jest za miejsce, jedno z najpiękniejszych. No i robotnicy mieli przyjść 1 września 1939 roku. No i koniec, bez komentarza. No mój ojciec tego nigdy nie przeżył, że musiał wyjechać i oczywiście nie chciał podpisać obywatelstwa sowieckiego. I jednym z ostatnich bydlęcymi wagonami przyjechaliśmy to półtora podróż miesiąca. To też Odysea, prawda? Ta podróż trwała z Lwowa. Półtora miesiąca, bo maszynista zatrzymywał pociąg i nie jechał, więc tam delegacja się utworzyła, taka reprezentacja tego pociągu i szła, dlaczego on nie jedzie. On mu jak dostanie 10 litrów spirytusu, to pojedzie dalej. Bo może to był pociąg na spirytus. Prawdopodobnie. No krótko mówiąc, szli delegacja gdzieś na wieś, zbierali bimber i tak dalej, przynosili, to wystarczało na ileś kilometrów i znowu zostawał. Półtora miesiąca jechaliśmy. Krótko mówiąc, w tych Gliwicach, jak ojciec umarł, to ja zostałem się sam. Moja matka w życiu nie pracowała. No jakiś dramat zupełny. Moich braci już nie było w domu. Jeden był w wojsku, drugi studiował. I ja nie miałem nikogo. Byłem sam, najbardziej samotnym człowiekiem na świecie. Moja
miłość platoniczna oczywiście. Marysia Bednarek, to zapamiętam do dnia, do dzisiaj pamiętam jej imię, kochałem się w niej, wyjechała do Niemiec z rodziną, bo była, wyjechali na stałe. I mnie nie przyjęli do gimnazjum, dlatego że dyrektorka, chodziłem do komunistycznej szkoły, zresztą wbrew woli mojej matki, ale takie były regiony, ja nie wiem jak to nazwać. Krótko mówiąc, nie przyjęła mnie, bo dała mi dobry stopień zachowania. Więc miałem ojciec mi umarł, mam 13 lat i moja matka nie ma z czego żyć. I w związku z tym postanowiłem, po co będę męczył się. No ale tak widocznie miało być, że położyłem się nie na te tory kolejowe, po których przejeżdżał pociąg. A potem mnie wystraszył taki, co jeszcze kiedyś były na semaforach, korbką kręcili i zakładali lampki takie, żeby świecił z daleka semafor. No ja chciałem sobie na pasku, mamy taki płaszczyk lodynowy, się tam powiesić, ale akurat wystraszył mnie i uciekłem. No i już tak stało się. Do wojska. Co mam ze sobą zrobić? Nie mam... No nie wiadomo, tu do szkoły, wstyd straszny. No więc pomyślałem sobie, że żyję, więc no to może brat był wojskowym, no to, ale nie prosiłem go o żadną pomoc. Napisałem do szkoły kadeckiej, że chcę zostać, kocham wojsko polskie, takie tam różne. No i tego, i oni powiedzieli, że już nie przyjmują tego, nowych roczników, że jeżeli kocham tak bardzo wojsko, to mogę pójść do orkiestry wojskowej. Aha, czyli tam pan z łaski trochę poszedł do tej orkiestry. Proszę? Tak z łaski trochę pana przyjęli do tej orkiestry. No jakby tak? Powiedzieli, jeżeli kocham wojsko, to nie przyjmuję, no to jak kocham, no to będę w orkiestrze, ale zawsze w wojsku. No a ja grałem na skrzypcach, co trudno w wojsku grać na skrzypcach, w orkiestrze wojskowej. No w związku z tym, ale chodziłem do tym grać nuty, no to poszedłem i przyjęli mnie. Od razu się przeziębiłem, dostałem anginy, 39 stopni temperatury, bo to wszystko woda zimna, w życiu się nie myłem w zimnej wodzie. I tak dalej. Tam spędziłem 2 lata. No i wojsko zrobiło z pana mężczyznę? No oczywiście dojrzałem niezwykle przez te 2 lata, bo świat, który ja byłem z domu mieszczańskiego, moja matka klipsy, kapelusz, rękawiczki, nie wyobrażała sobie wyjścia na ulicę inaczej. To wszystko było, na książce się nie kładło szklanki, i tak dalej, taka norma była. A tu nagle zupełnie co innego. Świat, ja 13 lat, grałem na werblu, no i oczywiście wódka, wino, picie, no świat, który zupełnie mnie po prostu, jakby to powiedzieć, no zniewolił. Ale widocznie to było mi potrzebne, dlatego że sam podjąłem decyzję, że to nie jest mój świat. I zrobiłem wszystko, żeby z tego wojska uciec. Ale konieczny sierżant powiedział tak, Przoniak, niech wam się kurwa nie wydaje, że to jest kawiarnia, wojsko. Że wy tu sobie będziecie przychodzili, wychodzili. Jak wy tak będziecie robili, bo ja oczywiście spóźniałem się, zamykali mnie, aresztę i tak dalej. Mówi, to mama zapłaci za wszystko. Tu za darmo, to nie jest za darmo. Tak mi zrobił, taki mi zrobił ten, bo ja chciałem się zwolnić. No i oczywiście tak robiłem, że w końcu mnie wyrzucili. Chyba jest pan jedyną znaną mi osobą, którą wyrzucili z wojska. No tak, no ale no, po 2 latach. I pamiętam, że 8 maja jest Dzień Zwycięstwa i właśnie 8 maja po 2 latach wyszedłem. Takie pana małe zwycięstwo. Moje zwycięstwo, no wielkie, to było moje zwycięstwo, bo w tym momencie nabrałem tak do siebie taki człowiek, który, takiego człowieka, który chce zginąć. Nagle urodził się taki człowiek, który powiedział, fajny jesteś. I zaczął pan działać. I to mi pomogło. Te 2 lata, 13-letni, ja bym wychuchanym dzieckiem, takim nie rozpieszczonym, ale takim, no takie dziecko, chłopak taki wojenny, jak to się mówiło, dobrze wychowany i tak dalej. A tu nagle w świat brutalny, prawdziwy świat.
Więc tutaj to było coś zupełnie dla mnie niesamowitego. Ale już nigdy nie nadgoniłem. Zawsze byłem starszy, zawsze byłem, już miałem jakby to jest znak tego, że jako dziecko 13-letnie musiałem, zmuszony byłem do dojrzałem. Już miałem 28 lat. Tak jak pan wspomniał, po wyjściu z wojska dostał pan napędu i zaczął pan działać właściwie na wszystkich frontach. Grał pan, zapisał się do szkoły wieczorowej, pracował, wstąpił do teatru amatorskiego, brawurowo odgrywając rolę kochanka, zdaje się, na przesłuchaniu, prawda? Czym pan zaimponował. I przy tej okazji chciałem pana zapytać, gdzie nastąpił pana teatralny debiut jako widza? To zawdzięcza pan matce, zdaje się, prawda? Tak, moja matka... W związku z tym, że nie była najszczęśliwszą osobą, nie była, bo wszystko to, co ją otaczało, tak straszna komuna potem i tak dalej, wszystko straciła. Była taką dziewczynką jedyną z bardzo, jak pan powiedział, gdzie było 10 pokoi w Amfiladzie. Nie mogła się z tą komuną pogodzić, nie mogła, nie, wszystko było przeciwko niej. Jej świat zbudowany... Zresztą przez dziadka, jej ojca, Węgra zresztą, czyli mojego dziadka. To była opera, to była muzyka. Mój dziadek we Lwowie miał swoje stałe miejsca. A i do Wiednia zaglądał, prawda? No i Wiedeń oczywiście i tak dalej. I uczyła się malarstwa, ale wszystko to się wszystko tak jakby nie wytrzymała. Córeczka z dobrego domu, a wyszła za mojego ojca, no bo jej narzeczony... Lusiu Rechan, pan doktor, który pod Wołowie, pod Wrocławiem, potem po wojnie się tak odnaleźli, ale to inna historia. Ona czekając, zakochana w nim, jeszcze oczywiście platonicznie, zobaczyła, jak on był studentem medycyny, jak on idzie, ona szczęśliwa i tam robotnice stały, tam w fartuchach i tak dalej. I on tam się coś uśmiechnął do jednej robotnicy i pocałował ją w rękę. No i moja matka to zobaczyła. Nie mogła tego przeżyć. A był taki człowiek, który jeździł, jak to na wakacje się jeździło, studenci, tam dziadek miał pod Lwowem dom. Był taki człowiek, który strasznie, któremu się bardzo podobała moja mama, o 18 lat starszy. No, tam koledzy strasznie tam do mojej mamy starał się jakoś, zakochał się, nie wiem, czy zakochał. Krótko mówiąc, babcia mówiła, że to nie jest pieczeniarz, to takie były takie formuły, że jest pieczeniarz i on na majątek liczy, więc w ogóle nie ma o czym mówić, 18 lat. Jak zobaczyła tego Lusiu Rechan, się nazywał, ten student medycyny, zakochany w mojej matce, a moja matka platonicznie zakochana w nim, że on pocałował robotnicę w rękę, poszła do babci i powiedziała, wychodzę za mąż za Przoniaka. I tak się stało i tak ja się urodziłem. Właściwie tej robotnicy zawdzięczamy pana, jak tak no, no krótko mówiąc, to wszystko, potem się odnaleźli zresztą. To był taki świat po prostu. I dlaczego ja to zacząłem mówić? Dochodzimy do tego, jak pierwszy raz pan w towarzystwie mamy poszedł do teatru. Aha, i ten świat mojej matki, przez to, że jednak to, nie wiem, no, zrobiła złość sobie w sumie. No, świat jej był oper, muzyki, dzięki temu ja od malutkiego, jedyny byłem w sali operetki w Gliwicach, malutki, jedyny w krótkich spodniach, bo matka mi nie pozwoliła nigdy nosić długich spodni, powiedziała, ty nie jesteś stary, maleńki, miała swoje takie. Ja w kolankówkach, w krótkich spodniach, na wszystkie koncerty, bo nie miała mężczyzny, to ja byłem jedynym mężczyzną, z którym chodziła, bo ojca nie interesowała opera, bo moja matka uważała, że mój ojciec lubi rumciam ciumciam. I że to jest troszeczkę inna klasa, a moja matka uważała, że to jest co innego. W związku z tym ja byłem jej mężczyzną, braci już nie było i chodziłem tak, wstydziłem się strasznie, bo byłem jedynym dzieckiem na tych salach koncertowych. Na wszystkie koncerty, na wszystkie opery, operetki oczywiście i tak dalej. I w ten sposób po prostu
Czyli nie można powiedzieć, że teatr to była pana miłość od pierwszego wejrzenia. Na wszystkie spektakle, wszystko, Gucia, Cholubka. Jako... Nie, ja myślę, że to dzięki mojej matce w ogóle chyba w ogóle ten teatr zaistniał, bo ten teatr był obecny. Ja mam programy ze Lwowa, notowane libretta, oper, spektakle, bo mój dziadek, z kolei właśnie ojciec mojej mamy, miał miejsce w operze, w teatrze i tak dalej. I tak, to w jakiś sposób przeszło. Matka przez to, że mnie zmuszała. Nudziłem się jako małe dziecko tam. Wstydziłem się przede wszystkim. No to w jakiś sposób, no tak to się bywa. No. A kiedy pan poczuł, że teatr to jest to, co powinien pan robić? Bo tak jak mówiliśmy, po wyjściu z wojska na wszystkich frontach pan działał, muzycznym, teatralnym, pracował pan. Czy to było w tym amatorskim teatrze, czy kiedy potem założyliście teatr poetycki i się pojawił właśnie Różewicz? Ja najprościej patrzę dzisiaj jako pedagog na swoich studentów. Myślę sobie, tak strasznie ważna jest znalezienie drogi. Proszę zwrócić uwagę, że wielu, to się człowiek nasiąka, no człowiek nie, sam nie jest w stanie, no, może niewielu, znaleźć własnej drogi, to na ogół synowie lekarzy są lekarzami. Bo to jest najbliższe, prawda? No i nie zawsze to niestety się zgadza. W sztuce to jest jeszcze inaczej, dlatego że wielu aktorów jest dziećmi aktorów, niestety. I bo to sztuka to jest tajemnica. Ale bywały chlubne wyjątki. No tak, ale jest dużo pomyłek. Pomyłek w takim sensie nawet nie chodzi o to, że potem... To jest, że najbliżej tego. No bo ojciec tego do teatru chodzę od dziecka, no to będę aktorem, prawda? Z naukami to jest co innego, czy z medycyną, czy to jest co innego, bo jak coś nie jest dobrze, to nie jest dobrze. Natomiast tutaj myślę, że ja się tak strasznie bałem, patrząc na mojego ojca i na moją matkę, na mój dom, który był bardzo takim mieszczańskim domem, porządnym domem, takim bym powiedział, pilnującym pewnych zasad i tak dalej, i tak dalej. Ale ja widziałam w swoich rodzicach, nie widziałam szczęścia. Mój ojciec, 18 lat starszy od mojej matki, załamany tym, że musiał opuścić jego ukochany Lwów. Moja matka straciła, w luksusowych warunkach żyła. Mój dziadek był dyrektorem Baczewskiego, chemikiem, studiował w Wiedniu. To była Europa. I nagle w tych Gliwicach to wszystko z ogromnego luksusu, jak powiedziałem, 10 pokoi w Amfiladzie, ta moja matka na tym Śląsku gdzieś coś i tak dalej. I ja się tak strasznie bałem, patrzyłem na nich inaczej, ale że oni nie są szczęśliwi, ja chciałem być szczęśliwy. Patrzyłem na mojego ojca, który nie skończył politechniki, potem ta wojna i to jakoś to wszystko tak... I pomyślałem sobie, ja chciałbym być szczęśliwy. Przede wszystkim, że chciałbym robić rzecz, którą kocham. A w związku z tym, że mam się urodziłem, że mam w zasadzie jestem zdolny w wielu dziedzinach. Ale to mi nie wystarczało i badałem siebie, szukałem po prostu siebie. To wojsko, muzyka, oboistą grałem. Miałem grać w drugi obój z moim profesorem w operze bytomskiej, ale nie, nagle zobaczyłem moje życie w orkiestronie. Jak to jest, krótko mówiąc, bardzo byłem czujny na to, co zrobić. Bałem się strasznie podjąć ostateczne decyzje. I podjąłem taką decyzję po wielu, wielu próbach, że będę aktorem. Tym bardziej, że chciałem, do wojska poszedłem, bo między moimi braćmi jest 13, między mną a moimi braćmi było 13 lat różnicy, bo jeszcze siostra była, która umarła, to ja poszedłem do wojska, no bo najstarszy był oficerem. Jemu się epoki pomyliły, bo podjął tę decyzję przed wojną, że będzie oficerem, ale potem się zmieniła ustrój, bo u nas byli oficerowie w rodzinie, no ale inne wojsko było, ale uparł się i został tym oficerem, a drugi aktorem, więc do wojska poszedłem, tak sobie pomyślałem, a potem co, będę aktorem, bo ten starszy jest aktorem,
Więc strasznie się tego bałem. Ale strach pomyśleć, co by było, jakby pan jeszcze 6 braci miał. No właśnie. Tym bardziej, że ja kocham matematykę, żałuję, że nie w ogóle się matematyką nie zająłem. Ale wspomnieliśmy Różewicza, wielkiego poetę, który pan mówił o nim jako, że go traktował trochę jak ojca, prawda? Czy on również miał wpływ na pana decyzję? Ogromny. To bez Tadeusza Różewicza, który był moim, mogę powiedzieć, przyjacielem, z którym rozmawiałem przed śmiercią jego 2 dni, bo będę nagrywał taki pomysł. Chciałem mu prezent zrobić na jego urodziny i wymyśliłem, że płytę nagram z jego opowiadaniami. Zadzwoniłem do niego, mówię: Tadeusz, on się tak ucieszył bardzo. No ale wyjechałem do Francji i tak dalej, już nie zdążyłem tego zrobić jemu, bo umarł, ale będę nagrywał teraz właśnie w przyszłym miesiącu. Krótko mówiąc, to był ojciec duchowy. Mój ojciec był urzędnikiem, skromnym, wyciszonym człowiekiem, który taki był jak przez los, a może był w ogóle taki. Bardzo mnie kochał i chciał popełnić samobójstwo, ale do tego nie doszło, bo mu pękła żyłka w mózgu, jak się powiesił na klamce. Powiesił się dlatego, że zwolnili go z pracy, bo był dyrektorem fabryki sadzy, taka fabryka była, produkowała sadzę, bo nie chciał się do partii zapisać. I ciągle mojej matce mówił, że z czego będzie Wojtuś, co jadł. No bo wyrzucili go. I z tej rozpaczy chciał popełnić samobójstwo, ale tak widocznie to przeżywał. Na klamce się tam chciał powiesić, jak ja byłem w szkole. No właśnie to potem 13 lat właśnie do wojska poszedłem, to wszystko nagromadziło. Krótko mówiąc, to było takie przeżycie, to mój ojciec duchowy, ten Różewicz, stał się moim ojcem. Bardzo mnie pokochał i mogę powiedzieć, że bez niego to nie, inaczej by to może wyglądało. Widziałem takie wspomnienie Tadeusza Różewicza o tym, jak pana poznał z kolei. Wy udaliście się kiedyś na taki wyjazd na Mazury chyba, prawda? Na jak? Tak, tak, tak. I Tadeusz Różewicz jedyne, co zapamiętał, to wielka ilość butelek za oknem. Przygłębiony. Bo on też lubił wódeczkę, potem przyjeżdżał do Krakowa, jak ja studiowałem. No, był takim moim, nasze rozmowy. To on zainicjował we mnie następujący stan. Ja oczywiście pisałem wiersze, no, każdy chłopak pisze wiersze. Ja mu to czytałem. Ale on mówi: wiesz co, a już grałem w amatorskim teatrze, stworzyliśmy teatr z Andrzejem Barańskim, reżyserem filmowym w Gliwicach przy Politechnice. I mówi do mnie, kiedyś na Mazurach jesteśmy, i ja mówię: Tadeusz, popatrz się, tu wiersze, a on nawet nie chciał tego czytać. I mówi: wiesz co, jak to ważne jest takiego człowieka spotkać w życiu. Mówi tak: wiesz co, ty nie pisz wierszy. Ja to robię. Natomiast ty napisz, bo ja już grałem w studenckich teatrach, już tam w Gliwicach, sztuki jego, Różewicze. Mówi: wiesz co, ty napisz, spróbuj opisać i zastanów się, co to jest bycie aktorem. Ten tekst między innymi jest wynikiem tego, że się spotkałem z nim. I to było tak mocne, że to, że jestem aktorem, przecież muszę państwu powiedzieć, że jestem szczęśliwy, że jestem aktorem. Kocham to. Państwo też są szczęśliwi. Tak, no, mam nadzieję. To jest coś zupełnie niesłychanego, co to jest tak naprawdę. Ale on mi zadał pytanie, nie robię nim, napisz. Mój, napisz to. I ja praktycznie rzecz biorąc, całe życie się tym zajmuję. Ja obserwuję ludzi, obserwuję siebie, obserwuję swoich studentów, pracując nad rolą. Co to jest? On mówi i zadał mi pytanie, gdzie to jest? No bo malarz widzi, prawda? Muzyk słucha. Co aktor? Co to? Gdzie to się rodzi? I ten Różewicz Tadeusz, mój kochany, takim moim był ojcem
bardzo silna osobowość. Do końca życia jego miałem z nim kontakt. Nie taki, prawda, ten, tylko on albo zobaczył jakąś rolę, to zadzwonił w nocy o 12:00 i mówi, słuchaj, to jest, bo był, kochał Dostojewskiego. Więc to był taki, dwóch miałem takich ludzi, drugi to był Konrad Swinarski. Jeszcze później o nim będziemy mówić, bo już dochodzimy do Krakowa. Wybór szkoły teatralnej w Krakowie. Ale nie zmęczymy państwa, bo to... Jak zmęczymy? To zrobimy przerwę. Ten Kraków to był taki oczywisty chyba wybór, bo brat już w Krakowie pracował, prawda? Już był w teatrze. Tak, i tutaj ja się czego bałem bardzo? Bałem się tak, że wojsko jako dziecko, przecież dziecko ma wzory. Te wzory najbliższe. No, bardzo często syn adwokata jest adwokatem, syn lekarza jest lekarzem. Często, bardzo często tak się zdarza. Ale w artystycznych zawodach to jest niefortunne. Jeżeli to jest tak, rzadko się zdarza, raczej odwrotnie, prawda, że syn wielkiego poety jest wielkim poetą. To mam przykłady. To sztuka to jest, to jeszcze ma inne reguły. Lekarz co innego, bo to jest bardzo konkretne. A tutaj ta inspiracja. I teraz... To była obawa o brata? Że... Tak, bo jak ja, dlatego się strasznie bałem podjąć decyzję, czy będę aktorem, bo to wojsko, no to ten był wojskowy, uciekłem. A teraz aż sztuka, no bo nie miałem, no ja na Śląsku nie miałem, byłem samotnym człowiekiem, no to wzory człowiek. Malowałem, jestem zero. Moja matka jako niespełniona skrzypaczka, malarka, chciała brata, brat się uczył śpiewu, bardzo mój Antoni, który żyje, aktor śpiewał, mnie chciała nauczyć bo malarstwa, bo w mojej rodzinie byli malarze, no więc tego, ale ja nic, ja jestem zero kompletny, tu rzeczywiście nic. No muzykę, mam słuch muzyczny i tak dalej, nie jestem, jakby miałbym być Arturem Rubinsteinem, to prawdopodobnie bym był. W związku z tym próbowała nas tak artystycznie to, w to jakoś, czyli ta atmosfera. Matka, wszystko straciliśmy, w związku z tym matka chciała nam dać, silną była osobowością, niezwykle silną i chciała dać to, co kochała, czyli sztukę, teatr i tak dalej. I tutaj jest no, dzięki niej prawdopodobnie. I w tym Krakowie... Pan był znowu najstarszy na roku, prawda? W szkole teatralnej był pan jeden tak, ze starszych. Tak, najstarszy. Ale koledzy, którzy z panem studiowali, wspominali, że już pan odstawał od nich, znaczy był już lepszy, sami to przyznają, o dwie długości. Rzeczywiście tak było, że czuł się pan tam w tej szkole już mocny? Nie, ja się nigdy nie czułem mocny, nie lubię być, znaczy, czuć mocny, się. Tak, to złe ja słowo, złe nie, słowo ja, ale że pewny tego... Ja pewny. Po prostu może jestem mocny dlatego, że ja dążę, i to jest nie zawsze wygodne w życiu dla ludzi, którzy są ze mną, dążę do tego, co uważam, że słuszne. Może nie bardzo, nie tak wiele pomyliłem się w życiu, ale ja, to jest kwestia intuicji, kwestia wyczucia. To jest bardzo ważne w ogóle w człowieku, ale szczególnie w artyście, że wie. No, mam takiego przyjaciela, lekarza, który maluje. No, ma pasję tak straszną, odwrotnie proporcjonalną do zdolności. Ale tak kocha malować, tylko tak strasznie źle maluje. I nie ma tego czegoś, tego jakby... Jak, że na przykład, no, to jak jest taka płyta genialna zupełnie, nie wiem, czy państwo słyszeliście o takiej płycie, nagranej przez niezwykle bogatą, nie wiem, czy milionerkę, czy wyszła za mąż za milionera w Nowym Jorku. Operę śpiewała. Tak, śpiewała opery, bo kochała, ale opera jej nie kochała. I krótko mówiąc, nie miała słuchu muzycznego. I co robiła? Że Carnegie Hall zorganizowała koncert, śpiewa arię, ta płytę, pamiętam, Ewa Starzewska, ja tę płytę, mam to nagranie, śpiewała, tylko śpiewała wszystko fałszywie i poza frazą. Nie, że tam troszeczkę, także to... Ale konsekwentnie przynajmniej. Konsekwentnie, więc po prostu to jest zawsze ryzyko takie, że w pewnym momencie, czy to jest słuszne, bo to... Prawda? To trzeba... Ale w szkole już nabrał pan tej pewności, że to jest to, co powinien. Nie, ja zawsze ostrożny byłem, bo to można się uprzeć. A kto w szkole był dla pana autorytetem? Znaczy, w kogo był pan tam wpatrzony w tej krakowskiej szkole? W nikogo. Nikogo. Nie byłem w nikogo wpatrzony, tylko bardzo uważałem. To, słuchałem, ja nie byłem taki, nie mądrzyłem się.
Natomiast bardzo słuchałem. Takim moim pierwszym, profesor Krzemiński, ale takim kimś, z którym miałem jakiś taki, nie chcę powiedzieć metafizyczny, ale taki kontakt, to był Konrad Swinarski, który... Ale to już w teatrze, prawda? To już w teatrze, tak. Ale w szkole miałem Krzemińskiego, no, uczyli mnie pedagodzy, nie miałem... Czyli takiego mentora nie miał pan? Nie, mój mentor to był Tadeusz Różewicz, to już wystarczyło. Miał, tak. A potem byłem czujny bardzo, 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 bardzo czujny. Byłem na to, co się ze mną dzieje, bo sztuka aktorska jest bezpośrednio związana, bo inaczej nie może być, z sobą. I strasznie łatwo stać się wpatrzonym w siebie i to jest dramatyczne, to z tego nic nie wynika. Więc... Ale po szkole inni byli wpatrzeni w pana, bo pan miał to wyjątkowe szczęście, że nie musiał szukać teatru, tylko Zygmunt Hibner przyszedł po pana, można powiedzieć, prawda? Tak, bo no, akurat to kochany mój dyrektor, który zawsze wcześniej umarł jakoś, wszystko. To było bardzo istotne, że się dostałem do Starego Teatru, gdzie był mój brat zresztą. To dobrze czy źle, że on tam był? Czy dobrze? Ja chciałem w ogóle Jarocki, świętej pamięci, który też mnie uczył potem, mówi tak, ale chyba nie będziesz, on był taki dosyć rogaty, mówi, a nie będziesz korzystał z nazwiska brata swojego. Bo brat twój już zagrał, bo rzeczywiście mój brat chciał, że mieliście znany. To samo. Nie. I ja sobie pomyślałem tak, on ma rację. No, mój dziadek Węgier się nazywał Babisz. W związku z tym ja sobie bardzo dobre nazwisko, żałuję, że go nie mam we Francji, bo to już wszyscy by mówili Babisz, a inaczej mówią tak, bo nie są w stanie wymówić mojego nazwiska. Chyba, że ci tacy, którzy się nauczyli, ale więc chciałem zmienić. Poszedłem do brata i mówię, wiesz co, Jarocki mi powiedział, który był reżyserował Antoni, grał w sztukę, mówi, że nie mogę takiego nazwiska mieć jak ty, dlatego, że będę korzystał, to ty masz swoje zasługi. Powiedziałem, ja zmienię na Babisz. On się tak zdenerwował, powiedział, nie, w ogóle nie wchodzi w rachubę. Nic, nie. Ja mówię, nie, no ale po co ten? No i nie zmieniłem tego nazwiska, nie wiem, czy dobrze, czy źle, wszystko jedno. Natomiast, zacząłem istnieć sam, no po prostu to. Dobrze się pan poczuł w tym starym? Genialnie, to były piękne lata. No przede wszystkim Swinarski, tak. To dochodzimy do Swinarskiego, o którym pan mówi, że był znowu kimś w rodzaju pana ojca, prawda? To może nie ojcem, bo już miałem ojca Różewicza, ale to był człowiek, z którym ja miałem nieprawdopodobny kontakt i muszę państwu powiedzieć, że żyjemy w innych czasach, bo Konrad Swinarski był człowiekiem, on, jak to powiedzieć, wielkim reżyserem. Reprezentował taką wrażliwość niesamowitą. Był delikatnym bardzo człowiekiem, wielkim reżyserem. Według tam, już nie pamiętam, Newsweeka czy New Yorker, 5 wybrali największych reżyserów świata, między był Konrad Swinarski. To był przede wszystkim jego myślenie, jego sposób. No, nie będę tego opowiadał, bo to jak się nie zna człowieka, to trudno. W każdym razie to była taka osobowość, która przekraczała już, powiedzmy sobie, deski, sceny i próby. Myśmy się zaprzyjaźnili. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Do tego stopnia, że Kraków, który jest, jak mówię, ma coś z pluszowej kanapy zjedzonej przez mole, taka sytuacja powstała, bo Konrad Swinarski był homoseksualistą. Dzisiaj się o tym mówi, wtedy się nie mówiło o tym. Ja się z nim przyjaźniłem, ale ja nie jestem homoseksualistą. Nawet nie miałem takiej... Jego pomysłu. Pomysłu może miałem, ale nie... gdyby to można pomysłem załatwić, ale to tego się nie da pomysłem załatwić. Krótko mówiąc, przyjaźniłem się, ale na to nie zwracałem uwagi. A to był niezwykle delikatny człowiek, bardzo taki... I kiedyś jechał do Zakopanego i ja mówię, to ja z tobą pojadę. A on tak
ucieszył się bardzo, ale strasznie się jakoś tak nie potrafił tego wyrazić, bo to się nie mówiło dzisiaj, się wszystko mówi otwarcie, a dziś wtedy to nie było takie proste. No i tak mówi, słuchaj, wiesz co, ale ja tu bywam, ja reżyseruję w Niemczech, a ty tu jesteś, więc wiesz, plotki tak dookoła. Ja mówię, wiesz, ale to gdzieś w nosie. Ja mi na tym w ogóle nie zależy, co on mi myślą, czy ja jest... Co... I krótko mówiąc, pojechałem z nim do Zakopanego, nawet do tego stopnia, że pani, którą wynajmowaliśmy razem u góralki, to ona przyszła z zapytaniem, bo woda tam grzała w piecu, mówi, czy państwo, panowie się kąpiecie w jednej wannie w wodzie, czy w zmianę wody? Krótko mówiąc, w teatrze dziewczyny, no to takie, to nie było łatwe. W sensie, ale ja miałem to... Tutaj nikt nie był w stanie, ja wiedziałem, co ja, gdzie ja jestem. Ale Swinarski, wracając do teatru z wanny, teraz jeszcze cofniemy się do teatru na chwilę. On bardzo cenił w to, mówił o tym, że ceni w panu to, że pan daje dużo z siebie, znaczy, że daje dużo pomysłów. On akceptował pańskie pomysły, był skłonny by iść w to, co pan wymyślił sobie. Ja sobie niczego nie wymyślałem, ja po prostu i tego próbuję uczyć swoich studentów. Sztuka... Jak mi mówił Miecugow, ojciec tego Miecugowa z teatru, pamiętaj Wojtuś, pijąc wódkę, sztuka to jest też matematyka. Świat jest matematyką i sztuka jest matematyka. Jak mój student coś próbuje, czy ja sobie, musi się zgodzić. Jeden jest dwa. Nie może być może dwa. Taka sztuka coś, że coś, to jest wszystko, to nam się, to się wydaje. Jest pewna logika w tworzeniu i nie ma i wiersz, jak jest dobry, czy powieść. To jest nie można tego przeliczyć na cyfry nie matematyczne. Krótko mówiąc, on był człowiekiem niesamowitej dyscypliny Swinarskiej. Więc po prostu to nie było, myśmy rozmawiali o życiu, nie wiem, no, tak mi trudno tak w kilku słowach powiedzieć, ale to była taka szkoła prawdziwe życia i myśmy, jak grałem główne role szekspirowskie i tak dalej, to mówiliśmy o życiu i w ten sposób dochodziliśmy do sztuki. Także to, jakby to powiedzieć... Można powiedzieć, że trudno to powiedzieć. Można powiedzieć, że to trudno powiedzieć, no. Ale to jest taka próba dotarcia do prawdy takiej. I ja nie chcę tutaj, nie jestem egzaltowany. Ale kiedy pan myśli o swoich przedstawieniach, które ze Swinarskim razem zrobiliście, to które pan stawia najwyżej? To będzie Puk? Który no Puk, na pewno był Szekspir, Sen nocletni, czy wszystko dobrze, co się dobrze kończy. Jeszcze mieliśmy, chciałbym powiedzieć kiedyś, no jeszcze Lira. Chciałbym, żeby zrobić z tobą Lira. No ale to już Lir, to już jest, może dzisiaj mógłbym zagrać, ale nie ma... Miałby pan ochotę? Proszę? Miałby pan ochotę? Miałbym, ale to nie ma ochoty w ogóle. To znaczy, jak ktoś mówi, że zagrać, marzy o Hamlecie. Nie ma Hamleta w ogóle. Hamlet jest, kto to będzie reżyserował. Więc tu jest... Kłopot. Wielki kłopot. Tak. Wróćmy do Swinarskiego. Czyli jednak Puk i co jeszcze, kiedy pan myśli dzisiaj? No, ja zacząłem w Sędziach Wyspiańskiego. No wszystko dobrze, co się dobrze kończy, gdzie parole są bardzo trudne, skomplikowane. Brakowało potem panu bardzo Swinarskiego po jego śmierci? Myśli pan czasem, no, jak on... On w ogóle nie, on w ogóle, bo akurat ja, on zginął, ja byłem ostatni, który go żegnał. Byliśmy razem z grupą przyjaciół w Euforii i on uparł się, no, że pojedzie do Shiraz. No i wszystko robił wtedy, był PRL, dolarów nie było, no wszystko, a mało jeszcze wskoczył do wody w Euforii, w Rumunii i nadział się, jak ja to mówię, podniebieniem na szynę odspawaną i jakby znak od Pana Boga, żeby nie jechał do tego... Paszportu chyba nie miał w ogóle. Tak, paszportu. Ja go woziłem, potem on przyjechał. No to wielka opowieść. Mógłbym tutaj z Państwem spędzić kilka wieczorów. Krótko mówiąc, uparł się i poleciał. Pożegnałem go. No i tam z Pagartu zadzwonili. Prawdopodobnie no został samolot, bo to Iran, Irak, wtedy jakieś historie były. Misil, czyli rakieta i Racka, czy któraś zestrzeliła, bo on czeski samolot linii lotniczych zestrzeliła i
ten zestrzelił akurat, tak jak ten nad Ukrainą został zestrzelony. Ale Teatr Stary to też inne ważne spotkanie, Wajda, prawda? Tak. Wajda się miał jakoś do tego Swinarskiego, byli jakoś podobni do siebie, czy to zupełne przeciwieństwo? Nie, tutaj jest właśnie takie, Wajda oczywiście jak mnie zobaczył w głównych rolach u Swinarskiego, no to się mną zainteresował. No i pierwszą rzecz, którą zrobił, to zaproponował mi, ja byłem biedny jak mysz kościelna, nie miałem, nosiłem buty 44, buty numer 44, a mam 41, bo nie miałem pieniędzy, musiałem wypychać sobie gazetami, bo nie chciałem chałturzyć, bo uważałem, że tak trzeba, tam pracowałem jako, nosiłem świnie, tam różne rzeczy w rzeźni, zaopatrzeniowiec, tak dbałem o to, żeby tego nie opuścić i jakby to powiedzieć, Swinarski, jak mnie Konrad, jak mnie Andrzej Wajda zobaczył u Swinarskiego, to się mną zainteresował. No i pierwsza taki prezent dostałem od losu. Zadzwonił do mnie, zresztą byłem w próbach w sztuce Swinarskim i mówił, wiesz co, z Warszawy, zrobił, Wojtuś, co ty robisz w lipcu? Ja co jeździłem na Mazury, bo żeglowałem i zarabiałem sobie pieniądze jako kierownik tam, zaopatrzenia, tam, zastępca. Ja mówię na Mazury, słuchaj, wiesz co, no to ja mam taką propozycję dla ciebie, wiesz co, to nie zagrałbyś Jezusa w filmie? Wiesz co, w Niemczech kręcimy w lipcu, wrzesień i tak dalej. No, a on wiedział, że ja jestem pilotem, bo ja latałem. Akrobacyjną szkołę lotnictwa skończyłem w Opolu, szybownictwa wiedział i mówi, wiesz co, tak króciutko, bo to z próby mi zawołała pani sekretarka, mówi, Wajda do pana dzwoni, nie było komórek wtedy. I mówi, wiesz co, a jeśli chodzi o pieniądze, to wiesz, to będziesz sobie mógł kupić taki mały samolocik. No to całuję cię, pa. Jeżeli ja nie wiedziałam, czy Andrzej, bo to te telefony przecież nie działały, PRL-u, chciałam, a czy mam brodę zapuścić? No bo jak Jezusa mam grać, to według Piłata i innych. No i zapuściłem brodę, myślę, nie odpowiedział coś tego. No i tak się stało, rzeczywiście mogłem sobie kupić samolocik. Mały wprawdzie, ale mogłem sobie. Miał pan samolocik? Nie, chciałem. To marzenie moje się nie spełniło. No ale za to się spełniły artystyczne marzenia też z Wajdą, prawda? To słynne, no dość tu wspomnieć, no nie wyliczymy wszystkiego, ale dość wspomnieć słynne Biesy, gdzie znowu fenomenalne no tutaj, przedstawienie, tak, prawda? Kompletnie inny świat. Wajda jest malarzem, jest, w ogóle to jest jego sposób. Swinarski był, jeżeli można coś takiego powiedzieć, matematykiem. To była precyzja. Jak on nie wiedział, co, to mówię, a co, nie rozumiem. Po prostu, pomimo, że wielki artysta, właśnie bo w sztuce nie chodzi o to, żeby pięknie było, ale też, żeby o coś chodziło. Wajda, kompletnie skrajny przypadek. Wajda coś mówi tego, potem to się okazuje, że to jest prawda. I na przykład jak Biesy, słynne Biesy, który jeden chyba z największych spektakli, twierdzą XX wieku, nie tylko polskiego, ale europejskiego czy światowego teatru. I jak on to tworzył, to na inny wieczór. Krótko mówiąc, nie wiem, czy to jest intuicja. No jest wielkim artystą, który oczywiście jak wielcy artyści się mylą. Bo to jest jednak... Swinarski był bardziej matematyczny, nie przypuszczał, a ten impresyjny coś go niesie i tak dalej. I trudno było z nim pracować. Ale ja z kolei jestem przez to, że właśnie z Konradem pracowałem, z Jarockim. Nie w teatrze nigdy nie udało mi się pracować, ale był moim profesorem, a potem ja byłem jego asystentem. Precyzyjny, sam aktorem był zresztą. Konrad Swinarski precyzyjny, inaczej niż... A Wajda, opiszę Państwu taką scenę, w Biesach, trudne Biesy, męka straszna, tu bym mógł naprawdę dużo rzeczy opowiadać. I przychodzę do niego i mówię, Andrzej, jak zagrać, ja grałem młodego Wierchowińskiego, jak ta scena samobójstwa Kiryłowa, którego młody Wierchowiński przychodzi, zmusza i tam dla sprawy podpisuje... Jak to zagrać? Mówi, wiesz co, ja myślę, tak tutaj, tak ciemno trochę, tak,
tak trochę ciemno, tak tutaj tak to jaśnie, tak cicho, tak troszeczkę jest. A tak jeszcze tutaj tu zupełnie tak cisza, tak jaśniej, ciemniej, głośniej, tak, no i tak, no ja myślę, no tak. Ach, wziąłem kozaka, aktora, który grał Kiryłowa, on chudziutki, szczuplutki, malutki taki. Tego mówię, Andrzej, przyjdź do mnie, popróbujemy coś tego. No i próbowałem zagrać ciemno, cichutko, jasno, ciemno, głośno, jasno, tego. No i tak coś... Wyszło. Nie, jeszcze nie wyszło. Nie, i przychodzę na drugi dzień do Wajdy i mówię, Andrzej, próbowaliśmy, zobacz tę scenę. I tak pokazaliśmy mu coś, to cicho, to ciemno, to jasno, to tego. I on mówi, o, fantastycznie, fantastycznie. Wiem już, ja tu nad tym stolikiem powieszę lampę. I ta lampa, powiem, żeby tak, dzisiaj to może to się wydawać takie banalne, ale to wtedy to było coś szokujące. I mówi, ja poproszę, żeby tu był jakiś mikrofon i teraz ta żarówka. I jak ty będziesz mówił, to będzie szaro. A jak powiesz, to nagle łup, błysk. No i tam poszedł do tego wszystko, te lampy porobili i tak dalej. Proszę Państwa, było tak. Szaro, ciemno, półczarno. Tak jak chciał. Krótko mówiąc, zupełnie inna droga, ale może dlatego, że ja nigdy nie oczekiwałem do reżyserów, nie lubię treserów. Nienawidzę tego. Właśnie bardziej... jest potrzebne właśnie... Dialog. Jakby, co? Dialog. Dialog, ale jakby to powiedzieć, musi mnie pobudzić. Wajda jest człowiekiem, który jak mi powiedział ciemno, zagraj ciemno, jasno, tego, no to jest, myślę, jak można, a można zagrać ciemno, jasno. I tu jest właśnie ta tajemnica, to nic nie znaczy szklanka to nie jest aktorstwo, ale zagrać, żeby było ciemno albo jasno, a jak ja mu to zagrałem, to on powiedział, no mam, i mu przynieśliśmy ten pomysł. Więc to jest Wajda. Ale jeszcze te biesy, jeszcze ważne było tyle, że wyjechaliście z tymi biesami za granicę. W Londynie byliśmy. Tak. Zresztą ambasada chyba ZSRR protestowała przeciwko temu, że gracie biesy w ogóle. No po tym wielkim sukcesie, to był jeden z największych sukcesów światowego teatru w Londynie, Sir Daubeny organizował dni w Londynie Teatru Światowego i między innymi nas zaprosił. No byliśmy tam dwa razy. Po raz pierwszy w Old Vic Teatrze był standing ovation 20 minut na stojąco. Tam po prostu w szekspirowskim teatrze, gdzie Laurence Olivier, gdzie grał i tak dalej. I to było coś szokującego. To był naprawdę niekłamany, jeden z największych polskich, bo z tymi sukcesami to też trzeba bardzo ostrożnie. A to był prawdziwy sukces, to niesamowite. Drugi raz nas Sir Daubeny zaprosił i tak dalej. I to był spektakl konieczny, napisał muzykę. To było coś zupełnie nieprawdopodobnego. Ludzie mdleli nad tym starym teatrze, kobiety, które tam w ciąży poroniły. Tak, to było coś niesamowitego. Zupełnie niesamowite. Na pierwszej próbie generalnej, od razu, żeby się dobrze zaczęło, umarł po słowach Bóg istnieje, Fabisiak. Dostał wylewu i umarł. Ojciec aktora umarł. No więc Wajda jest na sali, my na balkonie z publicznością tego i patrzymy. Wajda mówi, my też mówimy, co oni powymyślali sobie jakieś sceny? Po co tak upada ten Fabisiak, starszy pan, do tyłu na plecy prosto? A nie tak, tylko upadł tak. Jak człowiek tak upada, człowiek, który tak upada, już nie żyje. No i wszyscy stoją, patrzą, co będzie dalej, ale on skończył scenę, bo aktor zawsze umiera po scenie. Po swoim dialogu. Jak skończy rolę, to umiera. Tadeusz Łomnicki skończył rolę, wyszedł w kulisy i umarł. Aktorzy nie umierają na scenie podczas roli. Nie zdarzyło się, nie znam takiego przypadku. I tak się zaczęło. I potem zaczęło się odwołany spektakl i tak dalej. Ja mówię do Konrada Swinarskiego, co się zdarzyło. A Konrad Swinarski, który przyszedł, mówi, wiesz co, zazdroszczę ci, będzie to, zobaczysz, jaki to będzie sukces. No i rzeczywiście sukces światowy.
w światowy, nie tam jakieś coś. Można powiedzieć, że po trupach szliście. Że chodzi o to, że jest taka, nie po trupach, tylko jest taka, taki moment w sztuce, każdej sztuce, kiedy coś, to jest metafizyka, dotyka i ten spektakl, są takie dzieła, które to coś dotyka czegoś ponad. Ja nie jestem egzaltowanym człowiekiem i to był ten przypadek. No, tak. Zapisów tego spektaklu nie mamy, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli teraz fragment spektaklu z Teatru Telewizji, która też jest panu bardzo bliski. To będzie Miłość i Gniew, którą zresztą graliście tylko w innej reżyserii w Teatrze Starym. Też pan tak występował. Ten fragment, który zobaczymy, będzie w reżyserii pana ulubionego dyrektora Zygmunta Hübnera. Tak. I w niesamowitej obsadzie. Znaczy, no, zobaczą państwo za chwilę. Dlaczego mówię, że w niesamowitej? To Miłość i Gniew, 73 rok to będzie. Panowie i panie, kiedy dziś wieczorem szedłem do teatru, podszedł do mnie pewien człowiek i powiada. Przepraszam, czy pan przypadkiem nie widział tu nikogo? Czy kogo nie widziałem? Nikogo. Pewnie, że nie widziałem nikogo, niech pan mi głowy nie zawraca. Panowie i panie, mała recytacja pod tytułem Mówiła, że czule kocha mnie, lecz serce jej skamienia takie złe. Ale czy pan jest pewien, że pan nie widział tu nikogo? Odejdzie pan wreszcie. Mówiła, że czule kocha mnie, lecz... Szukam nikogo, wie pan? Niech pan stąd odejdzie wreszcie. Mówiła, że czule kocha... Ale nikogo tu nie ma i ja mam oddać teteczkę. Ma pan mu oddać teteczkę? Tak. Tak, no i co z tego? No i nikogo tu nie ma. No, zaraz, chwileczkę. Czy to znaczy, jeśli pan mówi, że nikogo tu nie ma, to znaczy, że nie ma tu nikogo? Tak, on mi da szylingę, mu teteczkę, mi szylingę. No to czemu pan tak od razu nie powiedział? Hej, wy tam! Słucham, proszę pana. Wasz skecz jest do chrzanu. No mówię, że wasz skecz jest do chrzanu. Mówi, że nasz skecz jest do chrzanu. A kto pan właściwie jest? Ja? No nikt. No to może pan oddać mu teteczkę! Moja deska. Idź. Nastaw herbatę, a potem zastanowimy się, co robić dalej. Ty nastaw herbatę! A ty nastaw herbatę! Puść koszulę! No bo po co? Koszulę? Takiemu lekarzowi! Po co? No puść koszulę! Ham. Wyświnił mi ostatnią koszulę. Rzeczywiście. No. Jeżeli ją zdejmiesz, to zaraz tu upiorę. Zanim wyjdziemy, będzie sucho. Nie, to już lepiej. Wiesz, to. A co chodzi? Nie, to już tak. No daj jej tę koszulę, przestań stękać. Coś się... Dziękuję bardzo. Nie ma o czym mówić. Nie lubisz Heleny. Prawda? Sam w swoim czasie specjalnie za nią nie przepadałeś. To już nie to samo. Pewnie, że nie to samo, durni. Nigdy nie bywa tak samo. Dzisiejszy obiad zawsze smakuje inaczej niż wczorajszy. Jeśli tego nie zrozumiesz, będziesz głęboko nieszczęśliwy, mój chłopczy. Jimmy. Ja już tu chyba długo nie zostanę. Dlaczego? A czy ja wiem. Wiesz, przyszło mi do głowy, że powinienem spróbować czegoś innego, wiesz. Roman Wilhelmi, wielki aktor. Są tacy aktorzy, których wspomina pan szczególnie? Z którymi się grało panu, z którymi miał pan szczególne porozumienie? Ta chemia? Roman, tak, to był taki prawdziwy, przepraszam. To był prawdziwy, rzeczywiście wspaniały aktor, tak. No to jest tak, dlaczego bycie aktorem jest takie trudne, że się to robi naprawdę, poważnie, w sensie poważne, nie, że się poważne role gra, tylko że się ma do tego stosunek, jeżeli to jest człowiek do czegoś potrzebne.
dlatego że to jest kwestia porozumienia. Tak strasznie trudno na scenie, szczególnie na scenie, mogę to porównać do życia. No, jeżeli ktoś ma jakiś wzorzec w sobie, no, jakiś punkt odniesienia, to wie, kiedy sam kłamie, kiedy ktoś inny kłamie. Wszystko wie. To się wie. O tym się wie. To dziecko wie, to zwierzątko wie, potem człowiek to gubi, przekłada to na normy, które wydaje się, że to obowiązuje i tak dalej. W sztuce aktorskiej, w sztuce w ogóle, ale w aktorstwie to jest niezwykle trudne, dlatego że jeżeli mój partner kłamie, no kłamie, ja czuję, że kłamie, no to co ja mam zrobić? No nie mogę powiedzieć, że kłamie, bo ja nie mam żadnego monopolu na ogłoszenia prawdy, ale ja czuję. W sztuce się głównie czuje. W sztuce się nie myśli. Myśli się potem, przedtem, ale w tym momencie aktu twórczego się nie myśli, czuje się. I teraz, żeby to miało sens wszystko razem, spektakl, rola z rolą, to musi być właśnie to, co miał Swinarski, to, co miał Jarocki, to, co mają wielcy reżyserzy, że ten wspólną płaszczyznę układają. Inaczej to, co obserwujemy teraz w Polsce bardzo często, że to nie ma nic wspólnego, to wszystko jest takie, jak jest. A czy te wspólne płaszczyzny miał Hanuszkiewicz, którego pan spotkał po tym, jak się przeniósł z Krakowa do Warszawy? Nie, nie miałem. Z Hanuszkiewiczem nie miałem, bo to był ten Macbeth nieszczęsny. No, nieszczęsny. Hanuszkiewicz był uroczym, kochanym człowiekiem, ale ja po szkole Swinarskiego już, Wajdy inaczej, po Jarockiego nie mogłem z nim się porozumieć, bo miał mentalność, i to nie jest złośliwe to, co powiem, on miał mentalność dyrektora cyrku. To on by był rewelacyjnym, Hanuszkiewicz, dyrektorem cyrku i to, dlatego że on naprawdę nie, jakby to powiedzieć, ja bym przygotowany, nie chcę tutaj mówić o analizie intelektualnej sztuki, ale to się analizowało inaczej z Wajdą, co powiedziałem o tym ciemno-jasno, ale on mi przekazał jakąś informację. Ja z tej informacji skorzystałem. Nie wszyscy aktorzy by nie lubili takiej informacji. Nie, to ty mi powiedz, gdzie ja staję i tak dalej. To jest inny świat. A ja nie takim nigdy nie byłem aktorem. To mi są do niczego niepotrzebne. Ja po prostu muszę wytworzyć swój stan. I jak przychodziłem do niego i mówię, ja tej sceny nie rozumiem. Uroczy człowiek, uwielbiałem go i tak dalej. Przychodzę do niego. Ja patrzę, wiecie państwo, jak kura zamyka oczy? Kura ma dwie powieki. Wpierw taka spada mgiełka, a potem prawdziwa powieka kury. Ja patrzę, ja mu tłumaczę, wiesz, bo ta scena tu w tym, nie rozumiem. Ja patrzę, a on ma oczy kury. Więc ja mówię, ty śpisz. Nie, ja tylko tego i tak. On w momencie, kiedy ja mu zadawałem pytania, on zasypiał. Krótko mówiąc, nie miałem w ogóle z nim problemu. Mój krótko, no, tych swoich aktorów, wszystkich zawsze mój krótko, szybciej, ale to dla mnie to w ogóle nie jest dopuszczalne. W związku z tym żadnego porozumienia nie miałem, bardzo go lubiłem. No już jak grałem Chlestakowa w Narodowym Teatrze, to już nabrałem umiejętności. To wam wyszło, nie da się ukryć. No tak, ale tu już to inny kaliber. On chciał zrobić Macbetha ze mną w spolszczonej wersji City. Tego, to nawet nie było tłumaczone, tylko spolszczone. Nie wiem, co to znaczy, ale to coś znaczy. No i moją żoną, to było bardzo dawno temu, ja byłem młodym chłopcem, była Zosia Kucówna, która fantastyczna, ale to nic do niczego nie pasowało, w ogóle się niczym nie trzymało. I jedyny raz, proszę państwa, w życiu miałem taki przypadek do tej pory. Mianowicie, że nigdy mi się to nie zdarzyło, dlatego to pamiętam, że jak wychodziłem na scenę Teatru Narodowego, pierwsza scena, wychodziłem, miałem takie poczucie, że to wszystko, ja miałem świadomość tego, co to znaczy, że ta rola jest, ja wiem, że ja wiem, kiedy jest, kiedy nie jest, no wiem. I wychodzę i mówię ten tekst, i proszę państwa, ta sala Teatru Narodowego, wtedy wypełniona oczywiście, i słyszę coś, co
czego nigdy do tej pory nie słyszałem i nigdy potem. Tak nie ostentacyjne, ale takie coś, tak w tej uwadze, skąd taki się po kilku... I nie mogłem tego zrozumieć. I to się powtarzało przez wszystkie spektakle. Po wielu latach, nagle, bo mnie to gnębiło, zrozumiałem, na czym polega tajemnica tego bycia na scenie, w teatrze, bo mówimy cały czas o teatrze, bo teatr jest jedynym miejscem sztuki aktorskiej. Mianowicie, że ja mówiłem tekst sztuki i mówiłem, to słyszało się fizycznie, a w środku to, co było silniejsze, bo tak jest, człowiek mówi słowem, ale mówi też czym innym. Mówiłem tak, jestem do dupy, to jest straszne, ja tego nie mogę grać. I to, co ja czułem grając tutaj króla Macbetha i tak dalej, było mocniejsze niż to, co słyszeli widzowie. W związku z tym oni ten komunikat przyjmowali w taki sposób, w związku z tym przestali się interesować, bo rzeczywiście się ze mną zgadzali, że to jest niedobra rola, w ogóle spektakl. Ale proszę zwrócić uwagę, jak pan Wojciech Przoniak nawet źle potrafi ładnie grać. O tak, no nie, ale to jest naprawdę, to jest dramatyczne. Znaczy, to jest raz, do tej pory mi się zdarzyło w różnych językach pierwszy, jedyny raz. I w tym Narodowym nie zagrzał pan miejsca, za Hibnerem poszedł pan do Powszechnego, który znowu był chyba takim pana domem, prawda? Hibner moim, mam takich dzięki nim, taki jestem, jaki jestem, czy niestety jestem taki, jaki jestem, mianowicie Hibner jest tym moim jedynym praktycznie, tak, jedynym dyrektorem, którego miałem, który nie mieliśmy łatwych takich z punktu widzenia no, zachowań kontaktów prawidłowych, ale ja wiedziałem, że on mnie kocha w jakiś sposób, że mnie ceni. Ja go kochałem, niezwykle go szanowałem, ceniłem za jego taką, jakby to powiedzieć, szlachetność. Był człowiek niezwykle szlachetny, prawdziwy, przedwojenny inteligent z oficerskiej rodziny. Wiedział, co to jest jeszcze w tym okresie komuny i tak dalej. On mnie zaangażował do Starego Teatru i potem ja za nim jakby poszedłem, kiedy odmówił, dostał Powszechny. Byłem pierwszym aktorem, tak przynajmniej powiedział, do którego zadzwonił w Warszawie i zaangażował mnie. Bardzo, bardzo sobie go ceniłem, bardzo przeżyłem jego śmierć. Zagrałem u niego przecież w Powszechnym no, Robespiera, u Wajdy na otwarcie. Ale znowu potem... fenomenalne role w Powszechnym, kilka fenomenalnych ról. No to był taki teatr, no proszę Państwa, ja mówię swoim studentom, zawsze tak, powtarzam, bo chcę im, no kto ma im to powiedzieć? Aktor jest sercem teatru. Może być dekoracja, może być, jeżeli nie ma aktora, nie ma teatru. Jest widowisko, jest wszystko. Nie ma teatru bez aktora. W związku z tym to był taki dyrektor teatru, który sam się jakby wycofał, angażował Swinarskiego w Starym Teatrze, po Wajdę. Tutaj oczywiście otworzył teatr sprawą Dantona, gdzie miał grać Robespierre. To był człowiek teatru, prawdziwy, inteligent, no taki, no bardzo go ciepło wspominam. I... A jak ta Warszawa po tym Krakowie panu się podobała? Nie podobała mi się. Nie podoba mi się, ja się źle czuję. Ja nie, Warszawa nie jest, zarzucają mi tam na mnie tacy internauci, tam strasznie, bo kiedyś powiedziałem o Warszawie, ale to nie jest moja wina. Mianowicie ja mam Warszawę, no mam przyjaciół, mam dom, rodzinę, wszystko i tak dalej. To jest centrum zresztą. To jest, ale w Krakowie też się niedobrze czułem. Dlatego, że Kraków jest bardzo prowincjonalnym miastem. Już był, jak Lwów jeszcze był polski, także to jest, tam wszystko wiedzieli. Ja się rano zawsze na rynku pytałem, co ja wczoraj robiłem wieczorem, bo oni wszystko w Krakowie wiedzą, prawda? Oni nawet dzień wcześniej wiedzą. Wcześniej wiedzą. Warszawa jest taka, jak teraz moim monodramem jeżdżę, wróciłem właśnie z Lublina. Zresztą to bywa również, może nie w Anglii, inaczej, we Francji też inaczej. W każdym prowincja jest zawsze lepsza. W sensie, bo tam ludzie chcą.
ludzie tak się strasznie cieszą. Ale chyba pan nie powie, że w powszechnym 75-76 roku się nie chciało. Znaczy... Nie, nie, to był, proszę Państwa, to były inne czasy. To były czasy, dzisiaj jest wybór. Jest no wszystko. Jest restauracja, jest spotkanie z Wojciechem Przoniakiem, jest z Mają Komorowską. Człowiek ma wybór i to jest inna sytuacja. Jeżeli w Paryżu wieczór jest 160 czy 196 spektakli, to musicie Państwo wiedzieć, żeby na taki spektakl wybrać, który kosztuje różnie od 50-60 euro i tego, od wszystko, one man show teatry, to trzeba... To jest inna historia. Ja jestem wychowany, teatr w Gliwicach był jeden teatr. Jak przyjeżdżała Filharmonia Śląska z Karolem Stryją, to była opera bytomska. Była jeden program telewizji i myśmy wszyscy, ja się wychowałem na telewizji, gdzie był kabaret starszych panów. Tutaj moje pokolenie pamięta. Dzisiaj jest, nie wiem, ile kanałów. Także tutaj jest kwestia, to jest zupełnie inna rzeczywistość. Ale oczywiście to powoduje taki stan, który ja się bronię. Mianowicie, że no to 150 milionów mnie ma oglądać albo zna. Nie, a po co mi to? Ja wolę, żeby mnie znało 15 ludzi, żebym ja coś wnosił. I to jest artysta, czym to jest mega wszystko, że wszystko jak jest wielki aktor w Szwecji, no to nie jest, nie ma tego zasięgu, co Klonek, który jest, już wszyscy wiemy, że wydał 13 milionów na ślub. No, ale te spektakle w powszechnym miały wielką siłę rażenia. No, dość wspomnieć to, co pan mówił, Sprawa Dantona, czy Lot nad kukułczym gniazdem, no to były spektakle, o których mówiła już nie cała Warszawa, ale cała Polska, prawda? No, mieliście no, taką świadomość, że jakoś no... Źle to brzmi, ale kreujecie trendy, że pokazujecie nowy teatr, że robicie inaczej to niż do tej pory. Polski teatr był fantastyczny. Nie chcę powiedzieć, że dzisiaj nie jest fantastyczny. Jest inny, bo świat jest inny. To nie znaczy, że jak jest Monteveres, że wszyscy mamy tu, jak siedzimy, wejść na Monteveres. To, że coś jest, nie znaczy, że to dla wszystkich jest. W związku z tym, jakby to powiedzieć, każdy ma to wybór, jest wybór. Wtedy to było inaczej, bo przede wszystkim była funkcja polityczna teatru. Jak ja grałem, ja wiedziałem, z jakim reżyserem ja się nie zadam. Z kim, w jakim spektaklu ja nie wezmę udziału, z kim ja nie chcę. To przecież dzisiaj nie ma tego, że ktoś jest z PiS-u, to ja nie będę z nimi grał. W ogóle to jest inna rzeczywistość, prawda? Także tamte czasy, ja nie wiem, czy dzisiaj, gdybym był młodszy, wybrałbym sztukę aktorską. Nie. Ale na szczęście pan wybrał. Jesteśmy przy Locie nad Kukułczym Gniazdem, 77 rok i chcą pana do Paryża. A to wszystko dzięki Ziemi Obiecanej, prawda? No Ziemia Obiecana, no właśnie Ziemia Obiecana, no to jest szczęście. Tu nie ma ani mojej zasługi w tym żadnej. No, jeżeli to, no to, że może nie zagrałem źle tej roli. Ale chodzi o to, że jak w każdej dziedzinie, w każdym momencie życia trzeba mieć szczęście. I tutaj na to los taki ma być, czy tak nie ma być. No i ta Ziemia Obiecana rzeczywiście była filmem, oglądali. No i tak dostałem zaproszenie z Danielem Lubryskim do teatru. Nie miałem zamiaru jechać, bo to mnie w ogóle nie interesowało. Ale to zabawne, bo pan przecież nie znał francuskiego wtedy, prawda? Nie znałem. No to... Ja słyszałem taką anegdotę o panu i Wacku Kisielewskim, że wy się porozumiewaliście takim udawanym francuskim. I to wyjdę trochę do przodu, po tej premierze w Paryżu jedna recenzentka napisała, że Olbryski to ma trochę wschodni akcent, ale Przoniak perfekcyjny, a pan słowa po francusku nie mówił, tylko dzięki temu szkoleniu z Kisielewskim. No nie, to była, proszę Państwa, to nie wiem, co dzisiaj, ja bym tu chyba się zapadł pod ziemię, jak ja grałem, ale ja, jest tak coś takiego, kiedy zaproponował mi wielki reżyser zagranie jeden z głównych ról w londyńskim Almeida Teatr, to ja nie chciałem pojechać po moim doświadczeniu francuskim, bo już to przeżycie, które moja wątroba ma swoją wytrzymałość, więc nie chciałem po prostu umrzeć na wątrobę. I krótko odmawiałem, ale uparł się na mnie i powiedział, ja mówię, to powiedz, mówię do agentki, mówię, to powiedz, że ja boję się swojego angielskiego i nie. A on na to zadzwonił do niej i powiedział tak. Proszę powiedzieć panu Przeniakowi, że są również inne środki komunikacji
poza językiem. I to mnie przekonało, to znaczy, i to i nie, na tym się nie pomyliłem, mianowicie człowiek się komunikuje poza językiem. Może to jest to właśnie to najciekawsze. I wtedy więc... we Francji też poza... Nie, tylko ja to, co... jakbym mówił perfekt język po francusku, jak Francuz, to mnie, to bym nie był zmuszony, mój organizm nie miałby potrzeby wymyślania czego innego. Gdybym ja był wychowany w luksusie, niczego by mi nie brakowało, nie marzyłbym o łyżwach, których nigdy zresztą nie dostałem, bo nie miał pieniędzy, roweru nie miałem. Już wiedzą państwo, co na gwiazdkę. No tak, no to marzenie, to czego my nie mamy, jest niezwykłą wartością. Może być niezwykłą wartością. Nie powiedzieliśmy, co to była za sztuka właściwie, gdzie pojechaliście z Olbryskiego. Peter Handkego, no, nawet autor, który się nie przyjął w Polsce. Ale to świetna obsada, prawda? Znaczy, no, potem Gérard same... Depardieu, no tak, Andrea Ferrello, no, bardzo znani wszyscy aktorzy. Ale chodzi o to, że ja z tego lęku, że słowo to nie jest moja najmocniejsza, francuski najmocniejsza strona, dawałem ten inny język. I na przykład anegdotycznie, żeby państwa nie zamęczyć tym, kończymy już wielkie tournée, wielki sukces po całej Europie i w Lozannie przychodzi do garderoby reżyser Claude Régy, dzięki któremu się tam znalazłem, i mówi do mojej Basi, mojej żony, mówi, z tym Wojtkiem to jest ostatni spektakl. Mówi, to jest taka dziwna rzecz, mówi, na początku mówił dużo lepiej po francusku niż dzisiaj. A to chodziło o to, że ja grałem, że mówię po francusku. A na tym polega gdzieś ta tajemnica, gdzieś jest ta tajemnica aktorstwa. To znaczy, to nie był świadomy, bo ja się tak strasznie bałem. Bo proszę państwa, jak ja siedziałem, tam się 10 godzin próbuję, próby w teatrze, jak ja siedziałem 10 godzin i na połowie, po 5 godzinach słowo, które zrozumiałem, było café, i wszyscy wstawali i szli, to znaczy idą napić się kawy. Czyli ja musiałem przez 10 godzin dziennie, 2 miesiące, coś mówili, ale nie mogłem znaleźć tych słów w słowniku, bo inaczej się słyszy, a inaczej się pisze. W związku z tym nie wiedziałem w ogóle gdzie... Krótko mówiąc, ja siedziałem i mówili tak... Nic nie rozumiałem, ale musiałem, przecież nie mogłem siedzieć albo załamany, albo trzeba było spakować manatki i wrócić do Warszawy. Krótko mówiąc, grałem dwie role. Jedna rola kafe i wstawałem, no jak normalnie, i szedłem na kawę, prawda? I dlatego on miał takie wrażenie, że mówił na a był człowiekiem, bo ręka jest językiem też. No więc ja, jako reżyser w takim teatrze powiedział, Wojtek, przejdź na lewo. No to ja widzę rękę i idę. A on nie, on palił takie papieroski i mówił, Wojtek, idź na lewo, tylko w języku mi nieznanym. A ja nie wiem, co on do mnie mówi. Więc ja, aha. I teraz nie wiem, co on do mnie powiedział. Ale przecież tu aktorzy, przecież ja przyjechałem, podpisałem kontrakt, jeszcze rozmawiałem z nim przez telefon. Na podstawie tego mnie zaangażował. I na to on nie mógł tak zrozumieć, dlaczego ja taki, ja tu widocznie jestem bardzo głębokim aktorem, który, żeby pójść w lewo, zastanawia się pół godziny. Dlatego on mnie zaangażował, bo on cenił polskie aktorstwo, a francuskie aktorstwo to od razu idzie w lewo, a ja nie. I wszedłem w zupełnie w innym kierunku. A on na to, no, ale blablabla. I znowu nie, bo nie ma ręki. Aha. I też nie wiem dalej co. Ja nie cyganie, to jest ten. Aha. No, ono nie blablabla. Czyli mówię, ani w tę stronę, ani w tą. Czyli dwie strony wyeliminowałem. No to szedłem w tę stronę. A to znaczy, że dobrze zrobiłem. I w ten sposób, dlatego on w Lozannie powiedział, to dziwne, wiesz, Basiu, takie, że Wojtek dużo lepiej mówił na początku, bo on, no i to tak, to straszne, to żart dzisiaj jest.
państwa, ale jak ja przychodziłem do domu, żona pytała, no powiedz mi co było. A ja tak tylko... I zasypiałem. I na drugi dzień wstawałem 10 godzin znowu. Także to straszny wysiłek. Tylko myślę, że to był, ja bym bardzo zmotywowany, bo nagle zrozumiałem, że ja nie mogę być aktorem na etacie. To się nie mieści w moich... No i poza tym opanował pan strony świata wszystkie. No i tak się, to moja walka, to nie jest jakieś wymyślenie. Nie, w ogóle, przecież ja w domu po polsku rozmawiałem. Bo gdybym miał narzeczoną francuskę, to po francusku cały czas języku. No ale jakby pan nie wiedział, w którą stronę ona pana wysyła, to mogłoby być kłopotliwe. No bardzo kłopotliwe, tak. To dla ułatwienia po polsku jeszcze fragment teatru telewizji. Tym razem to będzie Don Juan z 1974 roku i znowu w reżyserii pana ulubionego dyrektora Zygmunta Hibnera. To będzie scena, która otwiera ten spektakl. Teraz zobaczymy. Niechaj gada sobie, co chce. Arystoteles wraz z całą swoją filozofią, ale nic nie dorówna tabacy. Jest to namiętność uczciwych ludzi. Kto jej nie zażywa, nie jest godzien żyć w ogóle. Tabaka nie tylko odświeża i oczyszcza umysły ludzkie, ale także nakłania duszę ku cnocie i uczy, jak zostać uczciwym człowiekiem. Czy sam nie widzisz, w jak uprzejmy sposób ktoś, kto zaczął jej zażywać, dzieli się nią ze wszystkimi, nie czeka nawet, żeby go poprosić, ale sam wybiega naprzeciw ludzkim życzeniom. O, ale dość o tym. Wróćmy do naszej rozmowy. Otóż, drogi Guzmanie, twoja pani, Dona Elvira, zaskoczona naszym wyjazdem, wyrusza za nami, gdyż jej serce, które mój pan poruszył nazbyt żywo, nie może już wytrzymać, jak powiadasz, bez ścigania go aż tutaj. Ale chcę, żebym tak całkiem między nami wyjawił ci. Co myślę? Otóż boję się, że za swoją miłość dostanie lichą zapłatę i że jej podróż wyda kwaśne owoce. I że zyskalibyście tyleż samo, nie ruszając się z miejsca. A to niby dlaczego? Błagam cię, Zganarylu, powiedz, co wzbudziło w tobie obawę, która tak nam źle życzy. Czy twój pan zwierzył ci się w tej sprawie? Czy powiedział ci, że jakaś oziębłość dla nas skłoniła go do wyjazdu? Nie. Co to, to nie, ale na pierwszy rzut oka odgaduję z grubsza obrót rzeczy. Choć mi nic nie mówił, mógłbym się założyć, że wiem, co w trawie piszczy. Mogę się zresztą mylić, ale w tych sprawach moje doświadczenie jest... Jak to? Więc ten niespodziewany wyjazd miałby świadczyć o niewierności Don Juana? Więc mógłby wyrządzić taką zniewagę miłości Donny Elwiry? Czyż nie prościej było ją uprzedzić? Nie, bo jeszcze jest za młody i nie staje mu odwagi. No, człowiek jego stanu popełniłby czyn tak nikczemny. No właśnie, jego stan. Też mi powód. Niby dlatego miałby się krępować. No, okrępują go jeszcze święte więzy małżeństwa. Biedny Guzmanie, zacny przyjacielu mój. Jeszcze sobie nie zdaję sprawy, co to za człowiek ten Don Juan. To prawda. Nie zdaję sobie jeszcze sprawy, co to za człowiek, jeśli istotnie podszedł nas tak haniebnie. No. A ja? Rozumiem go bez większego trudu. I ty, gdybyś znał tego nicponia, doszedłbyś do przekonania, że to dla niego rzecz najprostsza pod słońcem. No, jak? Ja nie mówię, że przestał kochać Don Elvirę, bo sam jeszcze tego nie wiem. Wiesz, że z jego rozkazu wyruszyłem przed nim, a po przyjeździe ze mną jeszcze nie mówił, ale tak przez zwykłą ostrożność. Uprzedzam cię tak. Internos, że w moim panu, Don Juanie, masz do czynienia z największym łotrem, jakiego dotąd święta ziemia nosiła.
to znowu Teatr Telewizji, a my jesteśmy już za granicą, chociaż trochę przeskoczyliśmy, trochę parę lat, bo wrócił pan jeszcze do powszechnego, prawda? Po tym pierwszym i w 80 roku wyjechał, można powiedzieć, na stałe. I, no nie, tak na pół na stałe, nigdy tak? Nie, tak naprawdę to nigdy nie myślałem. Aktor, który wyjeżdża na stałe, ja nie byłem politycznie, zewnętrznie zaangażowany, nie byłem, nie miałem, żadnego powodu nie było. Dlaczego to rodzina? Nie, tak, no przygoda. Ja lubię się ruszać może. Moja żona mówi, że jestem nomadą i nie mogę na miejscu, ale nigdy nie wiem, jak aktor, że kariery. W ogóle tak, w ogóle mi to mówię szczerze, bo mogę sobie na to, nie. No. Ale ten zagraniczny etap pana kariery jest stosunkowo najmniej znany w Polsce, bo przecież nie mówiło się wtedy o tym, o sukcesach, które pan tam osiągał. Pewnie były same sukcesy, były też porażki, bywało gorzej? Gram w reżyserii mojego przyjaciela, naszego przyjaciela Rolanda Topora, wielkiego, cudownego artysty, gram Króla Ubu. I to nie było tak, dzisiaj świat się otworzył jednak. Wtedy, kiedy ja zacząłem grać po francusku, no to jakiś, nie grali zagraniczni aktorzy. Myśmy się śmiali z Danielem Olbrzyskim, że my jesteśmy pierwszymi aktorami, którzy od Modrzyjewskiej, którzy za granicą grają. No więc to dzisiaj to się stało normalne, angielski już, młodzież, to zupełnie inna rzeczywistość. Krótko mówiąc, granie w obcym języku jest rzeczą nienaturalną. No krótko mówiąc, stres, który miałem, no przecież tak ja mogę sobie mówić, improwizować, zresztą uwielbiam. No ale jak ja nauczyłem się roli tylko tego, że mogę się roli nauczyć, a jak Gerard wypijał, Depardieu wypijał butelkę whisky i zmienił mi tekst, to ja nie mogłem zmienić, bo ja nie znałem innego słowa. Więc po prostu to jest teatr, to nie ma żartów. Film to co innego. Krótko mówiąc, granie w języku obcym jest rzeczą, no powiedziałbym, nienaturalną. Dzisiaj to powiedzmy sobie, to nie robi takiego, to już tyle lat, ale napisali mi, kiedy zagrałem tego Króla Ubu, z dziewczyną, która pierwszy raz była na scenie, bo tam amatorzy grają, ja nie byłem przyzwyczajony do lepszych, gorszych aktorów, to napisali krytyki straszne. Miałem, napisali mi takie złośliwie, miałem swoich ulubionych recenzentów, którzy mnie bardzo dobrze z lunetą we mnie celowali. Dostałem taką pewną krytykę, że Przoniak gra tam tego. Skrytykowali zresztą Rolanda też, wszystkich tego, a Przoniak mówi z akcentem większym niż wieża Eiffla. Prawda? Ale za to mam z New Yorkera i w New York Timesie recenzje wspaniałe. Ale także jest, przepraszam, że wejdę w słowo, pan miał we Francji taką swoją ulubioną krytyczkę. Tak, w Le Monde. Tak, która napisała to cudowne, czy cudowne, biorę cudzysłów, oczywiście po Korczaku, że widzieliśmy go już w gorszych rolach. Tak. Ale to ona przedtem atakowała Gerarda Depardieu. Miała taki okres, a potem uwielbiała mnie i nasz przyjaciel, psychiatra powiedział, wiesz co, tak szczerze powiem ci, to jest bardzo osobisty jest stosunek do ciebie, nie zdziwiłbym się, gdyby pewnego dnia z walizką stanęła przed drzwiami twojego mieszkania. Tak, to przekraczało, ona tak pisała o mnie złośliwie, że ten, ale to trzeba, no, co będę się załamywał, jeszcze chcę coś zrobić. Ale były też sukcesy, były przedstawienia, które, jedno przedstawienie, które graliście 480 razy, tak? Co to było, proszę powiedzieć? No to La Boutique to jest według, śmieszne, Lubicz nakręcił film Sklep na rogu ulicy. Według sztuki, zresztą nie odnaleziony autor, dziwne. I potem reżyser, ten, który w adaptacji, której grałem, postanowił, bo on kochał film i znał ten film, że zrobi to, z powrotem wróci do teatru, tylko że to nie będzie perfumeria, bo w filmie jest perfumeria. Tam Stewart grał i Sullivan i przemienił to na księgarnię. No wielki sukces. To takiego sukcesu to po prostu 20 to grałem już 10 lat temu, 20 lat, to wypełniona sala po brzegi, 408
wielkie tournée w tym. Nie no, miałem nominowany do serii, ale to sukcesy. Ciekawsze są porażki. Sukces, ale dlaczego porażka, co i tak dalej. O aktorach z samymi porażkami nikt nie mówi raczej, a o tych sukcesach. Tak, no bo to łatwiej, bo to tak, ale umówmy się, to jest taka droga, ja się, tam się, jakby to powiedzieć, nie, może bym się załamał, gdybym ja coś liczył na coś, a ja nie, na nic nie liczyłem, byłem szczęśliwy, że mogę mieszkać w Paryżu, ja kocham gotować. Kocham kuchnię, kocham to wszystko, co jest we Francji. Ja bym szczęśliwy, myślałem sobie, bo gram główne role, gram w filmach główne role, gram w teatrze główne role. Jestem zdrowy, cieszę się życiem, mam fantastycznych przyjaciół, jeżdżę po świecie. No to co, czy życie może być, czego jeszcze wymagać? No, tego wymagać, żeby jeszcze w następnych rolach, żebyśmy mogli pana oglądać. Jak spojrzy pan teraz przed siebie, to co pan widzi? To jest taka sytuacja, powiedzmy sobie, że jakby to powiedzieć, w niewielu krajach, to w Anglii jest taka, ci aktorzy na przykład w moim wieku, to jest nowe pokolenie, przecież młodzi, no, to jest wymiana pokoleń. No i trudno, żebym ja miał takie propozycje, jakie miałem, jak miałem 30-40 lat. Mam propozycje, ale w związku z tym, że ja się czuję spełnionym artystą i mam dużo rzeczy do robienia, nagrywam płyty, gram swój monodram, mam kilka sztuk, które próbuję, prawda, uruchomić tutaj. Także raczej, jakby powiedzieć, nie chcę powiedzieć, ja się czuję młodo, może to jest głęboka nieprawda, ale czuję się nawet bardzo młodo i kocham to, co robię naprawdę. Mam wielką satysfakcję z moimi studentami, z nagrywaniem audiobooków. Teraz będę Różewicza, potem Tutkę, teraz będę reżyserował w Teatrze Polskiego Radia. Tak dalej. Mam zamiar coś wreszcie w teatrze, ale mam te sztuki, także mam plany. Mam tyle jeszcze książek do przeczytania, także ja nie nie muszę gonić, bo nie ma sensu. No dobrze, a reżyseria nie pociąga pana? Bardziej tak, no ja reżyseruję od czasu do czasu, w związku z tym, że nie muszę. I dlaczego? Podobno ja dobrze gotuję. Dlatego dobrze gotuję, bo nie muszę. No i to jest rzecz, że ja zawsze wszystkie role brałem, dlatego że nie musiałem. Jak mi zaczęło mi brakować pieniędzy, to sprzedałem duży samochód, kupiłem mały samochód i oddałem długi. To znaczy, ja staram się żyć wolno, nie mam dzieci, w związku z tym nie ma takiej sytuacji, że ty sobie tutaj robisz jakiś luksus, rolę odrzucasz, a tu dziecko nie ma co jeść, albo nie mam ambicji, mam to, co mam, to mam, mam strasznie dużo, a zawsze człowiek może mieć więcej. Reklam no, nie robię, raz, że jak mi proponują za małe ceny, pieniądze to nie robię. Są towary, których nie będę reklamował. W związku z tym, ja nie, jak powiedziałem, ja się nie jestem zawodowym aktorem. Ja jestem aktorem, bo to widocznie to jest moja istota. Już. Już. To na koniec fragment spektaklu, tym razem w pana reżyserii. To będzie Dożywocie i scena z Edytą Olszówką. Ma pan swoje ulubione aktorki polskie teraz, z którymi by pan... Mam kilka, tak, Olszówka między innymi. A kto, myślę, obok? O, to są te biesy, tak, te, gdzie są... ta scena, gdzie cicho, jasno, ciemno. To na koniec fragment Dożywocia. Przyszła pora, zawsze sercu nie dość skora, w której wolno kochankowi na kochanki lubą rączkę szczero złotą kłaść obrączkę. Złota srebrna nic mi potem. A jej Ruziu, złoto złotem. Nie bluźnijmy, moje dziecię, chcąc szczęśliwie żyć na świecie. Wejrzy, moja turkaweczko, gołąbeczko, kukułeczko, wiewióreczko, kochaneczko. Weź na ten cieniuteńki, na ten maciupeńki palusiusiu. Nie, nie i nie. A to dziwnie, na mą duszę dając jeszcze prosić muszę. Tego mi się nie trafiało. Dajże rączkę małą, jak mnie kochasz. Hola, hola, że ja kocham?
Skąd mniemanie? Jam go pewnie nie wyrzekła. Ale Ruziu, raczkaś z piekła, bo to własna twoja wola, co się wkrótce z nami stanie. Wkrótce, pięknie, ładnie kapitalik mi przypadnie, procenciki rosnąć będą, a jak wiele nikt nie zgadnie. Tak, tak, wola moja własna. Wszak mój ojciec, rzecz to jasna, chcąc zwać panu dług zapłacić, byłby musiał wioskę stracić. Zatem córka dla dłużnika. Ale z tego nie wynika, bym wać pana kochać miała i bym kiedy go kochała. Będę żoną, lecz nic więcej. Jednak za nią 6000 ojców z długu wytrąciłem. Samej lichwy, prawda i to. Jednak dałem dość. Obfitą. Będę żoną nic więcej. Tego sobie też życzyłem. Czy fiołek, czy tam róża, czy wzrok zimny, czy tam czuły, bylem miał w mym domu stróża, byle moje strzegł szkatuły tego. Chciałem to mieć, będę. No, z bólem muszę powiedzieć, że nie zadałem wszystkich pytań, które chciałem zadać, ale gdybym je zadał, wyszlibyśmy rano pewnie. Nie spytałem pana o bułgarski film z 1965 roku, gdzie pan grał inspektora francuskiej policji, czy zabawne. To taka trochę prorocza rola się okazała, prawda? No tak, że Japończycy na Champs-Élysées podchodzili do mnie i prosili mnie o autografy. Dawałem. Dobrze, że pan wspomniał o autografach, bo mam dobrą wiadomość dla państwa. Pan Wojciech Przoniak jest tak miły, że zgodził się, można kupić książkę, a pan Wojciech Przoniak da państwu dedykację. I na tym skończymy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam za miesiąc na spotkanie z Edwardem Lubaszenką, który będzie gościem kolejnej mojej historii.